Witam Państwa bardzo serdecznie. Na początek chciałabym podziękować bardzo organizatorom za zaproszenie na konferencję i możliwość przedstawienia Państwu naszych badań. Mówię naszych, bo badania zrobiliśmy w zespole. Jest to taka kooperacja dwóch uczelni, Politechniki Warszawskiej i Szkoły Głównej Handlowej. Ja jestem dzisiaj jedynym reprezentantem naszego zespołu i proszę przyjąć tutaj przeprosiny od innych, że nie mogą być, no ale mamy wszyscy inne jeszcze zobowiązania nasze zawodowe. Badania przeprowadziliśmy w ramach grantu NCN dotyczącego alternatywnych źródeł finansowania. I dzisiaj, proszę Państwa, mieliśmy wiele interesujących prezentacji dotyczących właśnie wprowadzenia robotów, wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań, a mi jako finansiście strasznie brakuje w tych wszystkich rozwiązaniach. Dobrze, wszystko dobrze, ale skąd wziąć na to pieniądze? Tak, i mówią, małe i średnie przedsiębiorstwa nie chcą wprowadzać innowacji, nie chcą wprowadzać robotów, one chcą, tylko pytanie, skąd mają wziąć na to pieniądze. I wcale to nie jest takie oczywiste, że pieniądze leżą na ulicy i że zawsze można je znaleźć i małe i średnie przedsiębiorstwa dostaną na te innowacyjne rozwiązania środki finansowe z tradycyjnych źródeł finansowania. Ja dzisiaj, proszę Państwa, chcę powiedzieć Państwu o crowdfundingu. Ale nie powiem Państwu dokładnie, jak ten crowdfunding wykorzystać jako źródło finansowania, bo dzisiejsze badania, które Państwu chcę zaprezentować, dotyczą modelu biznesowego w kontekście też zrównoważonego rozwoju. Trochę pośrednio będzie o tym, jak crowdfunding działa, w jaki sposób małe i średnie przedsiębiorstwa mogły ten crowdfunding wykorzystać do pozyskania źródeł finansowania, między innymi na innowacyjne rozwiązania. Natomiast gdyby Państwo chcieli dowiedzieć się szczegółów, to zapraszam oczywiście później po prezentacji. I przechodzę już dalej. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o plan prezentacji, jest tradycyjny. Najpierw pokażę Państwu tutaj nawiązania do tej gospodarki 4.0, później przekażę Państwu podstawowe pojęcia, metodologię naszych badań, wyniki badań i wnioski z naszych badań. Chciałabym Państwu dzisiaj powiedzieć, że crowdfunding mieści się w takiej formule finansów 4.0, a formuła finansów 4.0 bezpośrednio wiąże się z przemysłem 4.0 i z gospodarką 4.0. Czym są finanse 4.0? Finanse 4.0 jest to taki wielowymiarowy system związany też z gospodarką współdzielenia, z tak zwaną sharing economy albo collaborative economy, w ramach której wyróżnia się tak zwane finanse alternatywne bądź też alternatywne źródła finansowania. I wśród tych alternatywnych źródeł finansowania wymienia się jako crowdfunding, czyli pozyskanie finansowania przez takiego pośrednika, jakim jest platforma internetowa. Crowdfunding mieści się właśnie tutaj w instrumentach czy źródłach finansowania, które są zarówno dotyczą niskiego ryzyka, ale też niższej stopy zwrotu, ale też mamy modele crowdfundingu, które pozwalają osiągać znacznie wyższą stopę zwrotu przy wyższym ryzyku. Nawiązując też, proszę Państwa, do tego, żeby pokazać, że crowdfunding mieści się też w celach zrównoważonego rozwoju, szczególnie tutaj w tych obszarach 8-9, gdzie wskazano alternatywne źródła finansowania jako konieczność wprowadzenia celów zrównoważonego rozwoju w ramach zdigitalizowanych społeczeństw. I tutaj na tym slajdzie, widzą Państwo właśnie taki podział społeczeństwa w ramach zdigitalizowanych czy też ucyfrowionych celów zrównoważonego rozwoju. I tu pojawia się nam kilkukrotnie crowdfunding. Ja to szybko przelecę, bo to nie jest do końca celem mojej prezentacji. Natomiast chciałam Państwu pokazać istotę i wagę crowdfundingu również w kontekście celu zrównoważonego rozwoju. Czym jest, proszę Państwa, crowdfunding? Crowdfunding jest niczym innym jak pozyskanie środków finansowych przez przedsiębiorstwo na model biznesowy, w naszym wypadku, w wypadku naszych badań, bo to nie muszą być modele biznesowe, ale na model biznesowy. I jak sama nazwa wskazuje, środki finansowe udziela tutaj crowd, czyli tłum, tak, poprzez tą platformę crowdfundingową.
Tutaj chcę Państwu też zwrócić uwagę, że po raz pierwszy w 2020 roku definicja crowdfundingu pojawiła się w regulacjach i to jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego z października 2020 roku, który po raz pierwszy regulacyjnie zdefiniował crowdfunding jako finansowanie społecznościowe. Jest tylko jedno ale, dotyczy to tylko jednego modelu crowdfundingu. Crowdfunding na świecie rozwija się bardzo dynamicznie. W 2020 roku pozyskano 114 miliardów dolarów, ale predykcje są takie, że do końca 2023 roku ta wartość zwiększy się trzykrotnie. Jeżeli chodzi o Polskę, Polska jest bardzo młodym rynkiem. Co prawda platformy pojawiły się już w 2006, 2007, 2008 roku, natomiast tak naprawdę poprzedni rok 2021 oznaczył ogromny i bardzo dynamiczny rozwój crowdfundingu w Polsce. Tak pod względem wartości, bo proszę zwrócić uwagę, że w 2017 roku było to pozyskanych środków 0,2 miliarda złotych, w 2021 2 miliardy złotych, ale to była tylko połowa roku. Rozwijają się i wartości, rozwijają się platformy crowdfundingowe, możliwości pozyskiwania, ale też i projekty biznesowe, które wchodzą na platformę crowdfundingową. I mając to wszystko na uwadze ze względu na wzrost rozwoju crowdfundingu, ale też nasze badania literaturowe pokazały, że jest zainteresowanie modelami biznesowymi i wartością, jakie te modele biznesowe za sobą niosą, postanowiliśmy zbadać, w jaki sposób tworzone są wartości poprzez crowdfunding, wartości dla małych i średnich przedsiębiorstw, czyli co crowdfunding tak naprawdę daje małym i średnim przedsiębiorstwom, czy tylko wartość finansową, czy też jakieś inne wartości w kontekście także zrównoważonego rozwoju. I nasze pytania badawcze są następujące, jakiego rodzaju wartości właśnie realizują małe i średnie przedsiębiorstwa korzystające z crowdfundingu, na które z podejmowanych aktywności przez przedsiębiorstwa w perspektywie strategicznej operacyjnej mają one największy wpływ i jakie wartości wpływają na zrównoważony rozwój crowdfundingu. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o metodologię badań, to tutaj mieliśmy to analizy teoretyczne, oparliśmy je na crowdfundingu jako ekosystemie, a później na mapie wartości przedsiębiorstwa Nortona Kaplana. Następnie w oparciu o te analizy teoretyczne przeprowadziliśmy badania ankietowe. Następnie wskazaliśmy na wartości na podstawie badań ankietowych i te badania, wyniki z tych badań ankietowych i wskazane wartości pozwoliły nam na stworzenie takiego modelu E3 i może później jeszcze o tym modelu. Crowdfunding jako ekosystem, może już przejdę do takiego obrazu, gdzie obrazki lepiej do nas jednak przemawiają. Tutaj proszę Państwa mamy ten schemat działania crowdfundingu, czyli mamy przedsiębiorstwo, które wychodzi do tłumu ze swoim projektem biznesowym, chociażby z robotem Foton, polscy z Politechniki Białostockiej, tak? Tutaj ukłon w kierunku właśnie Białegostoku, z robotem Foton wyszli na Kickstartera, jedną z największych platform crowdfundingowych, wcześniej nie mogąc pozyskać środków finansowych na realizację takiego modelu biznesowego. I weszli z tym pomysłem na platformę, pozyskali środki finansowe od tłumu i wykorzystując właśnie ten model crowdfundingowy. Także wpisuje się to doskonale w dzisiejszą tematykę naszej konferencji. Ten model przyłożyliśmy, taki prosty model ekosystemu, przyłożyliśmy już na model konstelacji wartości i pokazujemy tutaj, że jeżeli chodzi o crowdfunding, to te przenoszenie wartości w ramach informacji, komunikacji, nie tylko środków finansowych, jest dwukierunkowe. Czyli to jest taki proces, kiedy nie ma jednokierunkowego przepływu jak z punktu widzenia właściwie banku do przedsiębiorstwa, ale ten model jest dwukierunkowy, jeżeli chodzi o przekazywanie informacji i komunikacji. Dodatkowo bardzo istotną jest tutaj kwestia regulacyjna, która właściwie się dopiero pojawiła w Europie. W Polsce wciąż czekamy na ustawę, nad którą bardzo silnie się ostatnio pracuje. Tutaj na to nałożyliśmy, proszę Państwa, model wartości Nortona Kaplana, gdzie Norton Kaplan wyróżniał cztery perspektywy. Perspektywę finansową, perspektywę operacyjną, perspektywę klienta i perspektywę wiedzy i nauki. I to są te perspektywy, które prowadzą do wzrostu wartości firmy. I w oparciu o te nasze analizy teoretyczne przeprowadziliśmy badania ankietowe. Badania ankietowe były skierowane do 121 przedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Badania były przeprowadzone w 2021 roku i tylko były skierowane do tych przedsiębiorstw, które realizowały po pierwsze projekty biznesowe, a po drugie brały udział w crowdfundingu, czyli to nie była grupa jakichkolwiek przedsiębiorstw, tylko przedsiębiorstw crowdfundingowych. Było to przeprowadzone za pomocą metody
KTiKaF do różnych branż i do różnych form prowadzenia działalności tradycyjnej, ale też i internetowej. I wszystkie pytania właśnie były w oparciu o tą mapę Nortona Kaplana i dotyczyły tutaj przyczyn podjęcia decyzji, celów prowadzenia badań, celów zebrania środków, no i wskazanie korzyści i ryzyk. I teraz bardzo szybciutko pokażę Państwu wyniki tych badań. Po pierwsze, jeżeli chodzi... to nie pokażę wyników badań. To już przejdę do końca, chociaż wydaje mi się, że te badania ankietowe są tutaj najbardziej interesujące, bo tutaj były właśnie przyczyny podejmowania badań, czyli perspektywa finansowa, cele prowadzenia, cele pozyskania środków. I te środki były, proszę Państwa, pozyskane przede wszystkim na innowacyjne rozwiązania. Natomiast jeżeli chodzi o perspektywę finansową, to było to, że z innych źródeł finansowania małe i średnie przedsiębiorstwa nie dostały finansowania. Jeżeli chodzi o cel prowadzenia kampanii, to był cel promocji reklamy i sprawdzenia, czy rynek to kupi, czy rynek chwyci nasz produkt, to było. Jeżeli chodzi o korzyści wynikające, to był feedback od klientów i zbudowanie nowych kanałów dystrybucji, czego nie ma w innych źródłach finansowania absolutnie. Natomiast jeżeli chodzi o ryzyka, to przedsiębiorstwa głównie wskazały ryzyka regulacyjne, ale też ryzyka operacyjne związane na przykład z kradzieżą projektu. I tutaj szybciutko przejdę już, proszę Państwa, do zrównoważonego modelu, nad którym pracujemy w tej chwili. To będzie nasz jeszcze kolejny etap naszych badań. To jest ten model E3 oparty o wartości związane z zrównoważonym rozwojem, gdzie badamy te same perspektywy, co perspektywy w modelu Nortona Kaplana, czyli mamy wartość ekonomiczną, ekologiczną i społeczną. Przepraszam, że tak szybko, ale tutaj pani profesor patrzy na mnie groźnym wzrokiem, a się bardzo boję. W związku z tym to, co chcę teraz tylko Państwu pokazać, że wnioski z naszych analiz są takie, że crowdfunding jako ta alternatywna forma finansowania wpływa na wszystkie perspektywy działalności przedsiębiorstwa, budujące wartość przedsiębiorstwa. Z tym, że z tego wynika, że z tych wstępnych badań wynika, że największe znaczenie ma perspektywa finansowa i perspektywa operacyjna. Natomiast z wykorzystaniem modelu E3, że crowdfunding pozwala na wprowadzenie modelu biznesowego zgodnego ze zrównoważonym rozwojem. Natomiast już tak poza protokołem zupełnie powiem Państwu, bo ten model E3 sparametryzowaliśmy, czyli wprowadziliśmy dane finansowe wynikające z przedsiębiorstw, ze sprawozdań finansowych, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, testowaliśmy to statystycznie. Okazuje się, że najważniejsze wartości, jakie małe i średnie przedsiębiorstwa uzyskują z crowdfundingu, to są wartości pozafinansowe. Czyli to, o czym wszystkim dzisiaj mówimy, czyli czynnik ludzki, wiedza, szkolenie, czyli to, co padło już kilkukrotnie dzisiaj na naszych wcześniejszych prezentacjach. Dziękuję za uwagę i zapraszam do pytań już później w kuluarach.